Powiem wam tak. Nigdy jeszcze przez te wszystkie serie w hoju, na wszystkich YouTubach, streamach i tak dalej, nigdy nie byłem jeszcze tak źle przygotowany do wojny, jak teraz tymi Włochami. Nigdy tak źle nie było. Nie mamy dosłownie nic, a będziemy za chwilę walczyć z aliantami na morzach, lądach, oceanach, powietrzu, pustyniach, dżunglach, bongach kelgijskich, Alpach, Jugosławiach, a jeszcze ten nasz malarz pokojowy wpadł na genialny pomysł, żeby zaatakować Związek Radziecki. Także piękna, upadkowa seria endzigowa, nieplanowana się szykuje, ale to dobrze, trzeba dostać mocno po mordzie, żeby potem lepiej ogarnąć tą mechanikę w przyszłości Black Ice'ową. Także co? Łapek górę, soczysty komentarz, Discordzik, Patreon i Twitch streamy polecam bardzo serdecznie. To jest oczywiście Hojec na Black Ice'ie. Zaczynamy dzisiejsze Totalen Krigi. Zaczniemy od tego, że dosłownie w przeddzień wojny Italo Barbie został zestrzelony. Gdybym wiedział, to bym go nie levelował, w sensie byśmy go nie zostawili i by sobie siedział, byśmy innego szukali. Ale zastąpi go chyba Giovanni Messe, jak tak sobie patrzyłem. Ma tutaj najfajniejsze statystyki. A jeżeli chodzi o marszałka, tak mi się wydaje, bo on jako generał nam się nie przyda, bo nie będziemy szli w dywizję pancerne. Także Giovanni Messe, otrzymujesz pan promocję na marszałka. Także gratulacje, zostałeś dowódcą włoskiej armii w Libii. On ma teraz te obniżone statystyki, bo został dosłownie w przeddzień wojny awansowany, więc będzie miał przez prawie pół roku debuffy, ale trudno, jest jak jest. To jest typowa włoska armia, trzymamy się roleplayu. W ogóle zapomniałem, że my kontrolujemy coś takiego jak Rodos. A to też powinniśmy garnizować, bo Rodos akurat jest fajną, kluczową prowincją. Czekaj, to jest jako jedna prowincja? To jest jako jedna prowincja. Także proszę to szybciutko hop 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 garnizonować. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie rób zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. Natomiast my, panie malarzu pokojowy, Soviet Raw Materials, proszę bardzo, handel ze Sowietami oddaję. Panie malarzu pokojowy, odpowiadamy na pańskie wezwanie, Bebiczy i twój sojusznik, przyjaciel, tylko proszę, Adi, pomóż. Afryka Korpsy, sprzęty, wysyłaj mozerki, żelazo, węgiel, proszę pomóc. Dobra, lecimy. Ja, w końcu my jesteśmy na wojnie, w końcu jesteśmy na wojnie. Flotę schowaj, flotą na razie nie ruszamy, bo mamy 6 samolotów. No, 6, nie, sorry, 10 samolotów mamy, także zaczyna się grubo. A flotą nie ruszajmy, zaczniemy działać w tematach afrykańsko, chyba w francuskich. Aha, jeszcze jest włoska Etiopia, no tak. Pociesza mnie to, że Brytyjczycy też mają tu attrition. Dobra, i kolejny cel, ja cię, serio, jestem mega podjarany, bo kompletnie nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Zaczniemy od nauki, research sloty, tanki, nie, tanków nie potrzebujemy, zrobimy pakt stali, żeby dzielić się techami. Zakładam, że Niemcy mają dużo więcej techów od nas wybadanych, więc będziemy sobie przyspieszać badania, a póki co w tym. Będzie też Dania. Dania tutaj instant kapituluje, jak tylko Niemcy im atakują, ona instant kapituluje. Włoska Afryka Wschodnia, może też się czegoś od nich dowiemy. Także 70 dni, myślę, że to się przyda i nam surowce handeli zaraz zacznie siadać. Ja przed wojną zacząłem robić awaryjny skup ropy, ale nie zdążyliśmy magazynów załadować. Na szczęście mamy inne surowce magazynami pełne. Także będziemy mogli zacząć je chyba wykorzystywać. Na razie nie, na razie skoro da się kupić to, to kupujmy, bo przyjdą jeszcze cięższe czasy. Tak, przyjdą cięższe czasy. Dobra, odpauzujmy giereczkę. Niemcy witają nas w osi. Witamy, towarzysze. Odpowiemy na wezwanie do wojny. No i jesteśmy na wojnie. A, bo my z Tunisem też walczymy. Tak, Tunis to jest ich protektorat. Dobra, to na Tunis wyślemy... To wyślemy tą armię, która miała w sumie lecieć z naszymi dywizjami, które się przebiją. Nie oszukujmy się, nasze dywizje się nie przebiją w Afryce. Także daj te kilka dywizji, niech trzyma tutaj tych elitarnych górskich. Niech to trzyma, tą linię frontu. Ciach, 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 ciach. Samoloty, dywizje, poczekajcie, dużo rzeczy trzeba pograć. Zobaczymy, czy damy radę się tutaj przebić. Zresztą jakiegoś generała. Tym generałem niech będzie Annibale Bergozzini, bo widzę, że ma jakieś dużo perków i medali, czyli jest pewnie ogarnięty.
Zobaczymy, czy nasze dywizje piechoty... Nie, chyba we Francji nawet się nie przebijajmy. Na razie Chillera utopia i mamy dużo nowych decyzji. Można, w sensie można naszym obywatelom konie, ich prywatne, do transportu wojskowego zabrać. Factory output daily opposition support jest 2000 koni. My tych koni mamy giga na minusie, bo mamy aż 8000 na minusie i w sumie by się przydało. 2000 to 1/4 naszego zapotrzebowania by zeszła. Ej, odpalimy to sobie. Odpalimy to sobie. Reszty rzeczy nie klikaj. Mamy tu jeszcze jakieś decyzje odnośnie wojny. 8 milionów bajonetów. Tu mamy boosty do ofensywy. Jakiej ofensywy? Z czego? Tego też nie klikaj. Tego też nie klikaj. Podbijemy natomiast sobie jeszcze popularność partii, bo tam widziałem, że do jednego celu musimy podbić popularność partii, a mamy 81 i leciutko spada. No i byśmy chcieli na pewno War Economy odpalić. War Economy daje nam Consumer Goods lepsze, Research Speed lepszy, Political Power gorszy i Stabilka gorsza. Cywilki wolniej się budują. Militarki lepsze i cała reszta lepiej, także oczywiście wprowadzamy... Wprowadzamy, tak, wprowadzamy War Economy. Ona się będzie wprowadzać 2 miesiące. No i próbujemy, zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała wojna na froncie. Możemy jeszcze naszą włoską Afrykę wezwać? Nie, ona się wezwała. Wow, jestem mega ciekaw. Czy bardzo szybko upadniemy, czy będziemy stawiać jakiś opór? W kilku miejscach rozpoczęliśmy próbne ataki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu wygrywamy, tu na Szczecinie to chyba nie masz co się przebijać. To ja żartowałem, nie atakuj. Natomiast mnie bardziej interesuje Libia. Czy my tutaj damy radę się przebić do Egiptu? Spróbujmy naszymi dywizjami asoltowymi przeprowadzić atak na tą jedną brytyjską ciężarówkę przy wsparciu piechoty. A póki mają tu tylko jedną dywizję zmotoryzowaną. A widzę, że bogatą, masę pierdół nawalone. Spróbujmy się tutaj przebić. Tak samo w Afryce w niektórych miejscach przystąpiliśmy, znaczy w Etiopii. O, wow, 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 co jest aż tak? No cóż, jest jak jest. Seria o Bongu Kelgijskim chyba może być już zapomniana, bo my raczej nie zdążymy. Tu na szczęście się przebijamy, tylko jedną dywizję mieli. I nasze lotnictwo daje radę. Ej, nasze lotnictwo daje radę. Nasze lotnictwo daje radę. No tyle slotów badawczych w lotnictwo, że nawet te nasze przestarzałe samoloty ogarnęły. Niesamowite. Jak jest z paliwem? Paliwem jest tak średnio, a jak surowce? No właśnie, zaczyna się problem, bo topią nam surowce. Łopanie, oni ubotami wszystko nam topią. Gdzie są nasze... Francuskie uboty nas topią. No tego to ja się nie spodziewałem. Gdzie są nasze... To są bombowce morskie, nie? Weź to wszystko połącz i lećcie pod... do... Ile ich jest? Będzie 5, to powinniście się tu zmieścić. Latajcie na razie, powiedzmy, tu. Róbcie naval strajki. A, bo tu jest sobie jeszcze francuska Afryka, ta Etiopia jest. Ja zapomniał o tym. Dobra, nie brońcie tych portów. To jest tak, jak się zdesantują, to tu nie ma znaczenia, bo oni się przebijają. Mordeczki drogie. Że tak powiem, trzeba łatać dziury. No niewartowna sytuacja. W ogóle tutaj Brytyjczyk wprowadził swoją piechotę liniową do walki w tej Afryce. Ja tutaj mam etiopską milicję. Nie wiem, czy wy rozumiecie sobie, w czym jest problem. Nasza lekka piechota kontra piechota regularna, dobra, brytyjska. Myślałem, że tutaj bardziej będzie takie partyzanckie podejście do walki. Nie wiem, skąd oni mają tyle zaopatrzenia, żeby to ogarnąć. Piechotę tu zostaw. Niech tylko te dywizje szturmowe się przebiją. Tutaj was zostaw, zaraz zaatakujemy Salum. Póki mamy przewagę w powietrzu, będziemy to wykorzystywać. Dobrze jakby bebić, znaczy Adi tam szybko ogarnął temat francuski, żeby przestali nas topić. I nasze samoloty coś tu powoli strącają, jeżeli chodzi o wrogie uboty. Bardzo dobrze, bo dużo nam transportowców pada, ale tej Etiopii, to włoskiej, to my chyba nie uratujemy. Bo jak oni tu uderzyli, to aż się przeraziłem. To aż żem się przeraził. I to, że mocno się przeraził. Jakie oni tutaj siły zgromadzili, to na odsiecz Etiopii. Okej, pierwsze dywizje na miejscu, świetnie. Weź tymi trzema go przekontruj. Próbujemy zrobić malutki kociołek od razu. Wykorzystamy to, że się przebijamy. No szkoda, że nie mamy możliwości zrobienia desantów. Ale boję się puścić naszej floty. Bo jak już ją stracimy, no to tutaj na pewno jej nie odzyskamy.
A po drugie, nie mamy Marinesów, mamy jedną dywizję pustych Marinesów, także no... Z czym do ludzi? No właśnie, z czym do ludzi, a widzę, że nasza ofensywa już wymiera. Miałeś ich kontrować i nie kontrujesz. No jest jak jest. Nasza wielka ofensywa już się właśnie zakończyła, cofamy się ze zajętej prowincji. I raczej nie, dalej nie pójdziemy, okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą wielką ofensywę. Co jest? A tu jak się chłop rozlał, my nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Bardzo nieciekawie się dzieje, tak. To jest dobre określenie, bardzo nieciekawie. Wróg ma tu niesamowicie duże siły. Adi musi skończyć Francję i to już. Dobrze, mamy upadek Paryża. Tak się zastanawiam, czy nie powinniśmy wycofać się i zamiast bronić się po długości w tej Etiopii, to nie wycofać się na przykład na południe i tutaj bronić się wzdłuż tego portu. Albo ewentualnie, chociaż nie, tu w górach tu już nie damy rady. Chyba, że ci Francuzi teraz się fajnie szybko poddadzą. Okej, zrzuciliśmy bomby i przebijamy się pod Salum. Wrócimy też na tą prowincję, bardzo dobrze, bo tu jest port, mucho importante, od razu zaczniemy tory budować. A to jest niesamowite, że my mamy zielone powietrze, że my tutaj wygrywamy. To jest, to zające jest pod wielkim, wielkim wrażeniem włoskiej armii. Weź zajmij tutaj jedną prowincję, żeby Adi się z nas nie śmiał. Bo niekompetencja włoskiej armii to jest hit. W Alpach też coś powalczymy, żeby nie było, może Adi nam coś da. Oj, to jest w ogóle lotnisko. A, to jest dywizja pancerna. Dobra, ale my mamy antitanki. Wy powinniście je przebijać, tę dywizję. Tak, wy przebijacie w zupełności. Frederick Browning broni tej dywizji. Oczywiście taktyka skontrowana. I tu się już nie przebijemy, no niestety. Ale teraz najważniejsze jest zajęcie tego portu. Mucho importante. Tylko jedna dywizja. Śmieszne brytyjskie tankietki tego bronią. Ale nie wiem, co z tym zrobić. Aha, tutaj już nam dywizję odcięli. Robimy włoski festung w Mogadiszu, cofamy się, oddamy Addis Abebę, mam nadzieję, że nama ta Etiopia jakoś nie skapituluje w irytujący sposób. I będziemy się bronić na tej linii, bo na razie nie mamy jak im pomóc, nasza ofensywa tutaj troszeczkę ugrzęzła. Ciężko to nazwać ofensywą, dobra, zabezpieczmy na razie to, co zajęliśmy, jedna kratka do przodu, tak? Ciekawe, czy damy radę ich wycofać, bo tu jest dużo dywizji, tu jest dużo naszych dywizji, znaczy to są głównie etiopskie dywizje, ale... Ale fajnie jakbyśmy dali radę ich wycofać, nie? I handel z Turcją nam spadł, mamy za niski trade influence. Dobra, będziemy kupować chromosomy od Jugosławii. Jak nasi odpoczęli, bo widzę, że Brytyjczycy mają attrition. My tu ładnie się przygotowaliśmy supply hubami, a to Brytyjczycy mają attrition. To ja bym spróbował, znowu za pomocą naszych specjalsów asaltowych, przeprowadzić ofensywę z kilku kierunków, rozciągnąć linię frontu, zająć kratkę po kratce, będziemy się skradać. Do tego El Alamein. O, jak widzicie, jak jest dobrze przygotowana ofensywa. Nie mogę, jak patrzę na te włoskie samoloty. To jest akt tak abstrakcyjne, że Włosi tu dominują w powietrzu. Dobra, ale powinniśmy się przebić. Dobra, kolejna kratka zabezpieczona. Na razie najważniejsze będzie zajęcie Sidi Barnani. Sidi Barnani będzie mega ważne do zajęcia. I cały czas widzę, też wchodzą teżki odnośnie floty. A nasi dzielni Włosi... Jeszcze żadnej kratki w Alpach nie przepuszczowali, mimo mierzącej przewagi. Już dzielnych Włochów. 42 tysiące? Już mamy 42 tysiące strat? Co? A... Aha! O... Wow! Okej. Okay. No dobra, ale gdzieś tam w jakiś RPA nam zadało straty. To pewnie tam w tej Etiopii, to się nie liczy. Dobra, utrzymać. Proszę utrzymać to. Nasze dywizje muszą tu wejść, zdążyć. Właśnie, proszę tu zabezpieczyć. Kolejna kratka zabezpieczona, w mucho importante. Oj, dobrze, jakbyście obronili tą prowincję, bo to jest ostatnia prowincja, dzięki której można z północy Etiopii na wybrzeże Somalii się przedostać. Także na razie ich tu kontrujcie jakoś, żeby nasi dali radę łucić. No chyba, że tą jedną dywizję rzucisz tutaj YOLO, tą milicję etiopską, żeby ten port zająć. Nie wiem, czemu ta Francja jeszcze nie skapitulowała, jak oni większość Francji zajęli. I Francja już powinna chyba się poddać, nie? Jest chyba ten moment. Panowie, szybciej, hop, 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 bo tu już się dywizja wycofała. Ile czasu wy tą koleją etiopską możecie podróżować? A, i tutaj nam odcięli jedną dywizję. I to naszą dywizję, nie etiopską. Niedobrze. To wszystko przez to, że Francuzi jeszcze nie kapitulują. To jest ustawione, mamy sierpień. Paryż dawno zajęty. Czemu Francuzi się nie poddają? A naszym dywizjom prawdopodobnie udało się w Libii zająć Sidi Barni. To będzie ważne Bararni. Sidi Bararni, ważny supply hubik na drodze do Main, a potem Aleksandrii, bo tu jest port.
niewielkie, ale jest, jest lotnisko. Są drogi, jedno pole żyta się znajduje. Także jak je zajmiemy, to będzie mucho importante, bo my to będziemy mieli, a nie będą mieli tego Brytyjczycy. Continuate l'attacco! W sensie, że będzie kontynuował atak chyba. Spróbujmy wykorzystać to. Ty, on się wycofuje całkiem. On się całkiem wycofuje. Tak jest! Więcej piasku w pustyni. Wielkie zwycięstwo dzięki Babiciemu i Zajęczemu zmysłowi taktycznemu. Tak jest, zdobyliśmy piaski pustyni. Więcej piasku w pustyni. Ale nie, a tak poważnie, to perfekcyjny odwrót. Tutaj normalnie Zajęcze 300 IQ, taktyki, rozumiesz? Już, jak mi brakowało tego w końcu. Taktyczny odwrót, blokowanko, rozumiesz? Tutaj kontrujemy wąskie przejście, żeby nasi mogli na wybrzeże Somalii się wycofać i Festung Mogadiszu. Ja tu forty dziesiątki robię, nie? Jak potem przegramy w Europie, to tu będzie nasz taki Enzik, tutaj będzie Bebić na emigracji, potem będzie Rekonkwista jak Brytyjczycy na Kaiserreichu, że będziemy musieli do Włoch wrócić. Nowy uniwersum tworzymy. Bebici Reich. Właśnie, czemu nigdy nie powstał mod Bebici Reich? I czemu Francja jeszcze nie skapitulowała? My mamy tylko 37 stabilki na wojnie. Trzeba będzie podbijać stabilkę, bo ona nam jeszcze spada, nie? Spada nam 0,60 tygodniowo. Okej. Okay. Jednoczymy nasz naród pod sztandarem Bebiciego. A mamy coś jeszcze szybko, żeby podbijać stabilkę. Consumer goods 2%, ale 0,80 stabilki, mega dobre. Daj to. Także będziemy zmniejszać bezrobocie. O, i stabilka rośnie. Dobra, mamy! Mamy francuska Republika Kapitule. Ej, zobaczcie, jakie to jest abstrakcyjne. Bebici, Włochy, wojna światowa, walka o piaski pustyni i cieszymy się, że zbijamy bezrobocie, żeby ustabilizować sytuację w kraju. Tymczasem Adi kończy podbijać Francję. Great news, dobra. I Francuzi nam trochę sprzętu oddali, świetnie. Bo, ale tu nie skapitulowali, oj! Tu francuskie... White Peace z Indochinami, z Libanem, Syrią, okej. Okay. I tu mamy De Gaulle'a, ale tu mamy Francję. Ale ta Francja nie ma dywizji, ma dywizję. Szkoda, tu już jedną dywizję chyba straciliśmy w Kociołku, ale do tej pory tylko jedna dywizja jest stracona w Kociołku, a to jest druga zamknięta. Może jak wszyscy nasi się tu zbiorą, to jakoś ich wyciągniemy. Możemy spróbować. Ale nie podoba mi się to, że Brytyjczyk tu wrzucił, rozumiesz, jakieś swoje dywizje z Wysp Bożego Narodzenia. Gdzie mam jakąś milicję i bieda piechotę, znaczy light piechotę. Drugie porozumienie w Compiègne. Nice. A tu się Brytyjczyk wycofuje. Mam nadzieję, że to nie jest usunięta linia frontu, wiecie, bo tam się często linie frontu usuwa. Aha. Zamiast dać nam Tunis, to dał Francji Vichy. Okej, Bebici, my to sobie zapamiętamy. Że to nie jest usunięta linia frontu, że botom się tam usuwają. Tylko, że on faktycznie robi jakiś taktyczny odwrót i my to wykorzystujemy. Rzuć tu te dywizje górskie. Chemical Industry się wybadało i wiecie co my zrobimy? Chemical Industry się wybadało i my zaczniemy kręcić fabryki syntetyczne do produkcji ropy. Bo my mamy dosłownie od kogo kupować tej ropy. Dobra, Rumunia troszeczkę na rynek wrzuciła, ale to pewnie dlatego, że Adi nie kupuje, także jak Rumunia wrzuciła na rynek, kupuj wszystko! Przykupuj wszystko jak leci, póki Rumunii sprzedają. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale tutaj dywizje, które są odcięte i zniszczone w Kociołkach, to nie jest jak na podstawce, że każdy się jara dopiero jak tam gdzieś 80 dywizji zostanie odciętych w Kociołku i zniszczone. Nie, tutaj nawet strata jednej dywizji w Kociołku boli. Tu są gigantyczne straty, a tutaj manpowera tak dużo nie ma. Także... To pewnie dlatego mamy tak duże straty, bo nam chyba dwie albo jedna dywizja lekkiej piechoty tu zginęła na północy. A tutaj spróbujemy ją wyciągnąć mimo wszystko. I nie podoba mi się to, że Brytyjczycy w chorych ilościach polują na nasze konwoje. A my w sumie nie zrobiliśmy destroyerów do eskorty tych konwojów, a nawet jakbyśmy je mieli, to ja chyba bałbym się po pierwsze je puścić. Przecież oni w dużej ilości nie pływają. Póki co na morzach. Tu dużo ich pływa. A druga sprawa to jest to, że jak ruszymy flotę, to nie będzie paliwa. Ależ ja skaleczyłem te Włochy. Mea culpa. Biję się w pierś, skaleczyłem te Włochy, ale ja się uczę Black Ice'a. A jak sobie rozegraliśmy jedną kampanię na Niemczech na streamie, polecam, bo jest tego zapis, to myślałem, że już gdzieś tam postawę ogarnąłem. Gdzie tam? Jak masz flotę ogarniać i grać gównokrajem, a nie Niemcami? To jest ciężko. Przygotujemy desant.
Bo skoro tak mało Brytyjczyków tutaj pływa, to machniemy desant. Ciekawostka, dywizje górskie mają mechanicznie zablokowaną możliwość desantu. Wszystko możesz desantować, ale jeżeli to jest dywizja górska, ona się nie zdesantuje. Także robimy desant za pomocą czterech dywizji. Jest jak jest. Weźmiemy tobie dywizję stąd, przygotujemy. 8 milionów bagnetów. Ile wtedy Włochy liczyły populacji, żeby Bici chciał wystawić 8 milionów ludzi? Chyba, że po prostu chciał każdemu żołnierzowi dać, nie wiem, po 100 bagnetów. I to było to jego wystawienie 8 milionów bajonetów. Jest szansa, i to duża, że Etiopczycy w służbie Bebiciego i Włoch wyciągną tą dywizję z kociołka. Właściwie swoją też etiopską dywizję, ale spróbujemy wyciągnąć. Mimo wszystko, bo się tutaj przebiliśmy. Przebiliśmy elitarną brytyjską dywizję za pomocą etiopskiej milicji. Nice. No, północ Etiopii niestety stracona. Ale się nie przejmujemy. I tutaj desanty na plecy pod El Alamein, bo tutaj nam troszeczkę ofensywa już przystopuje, bo attrition boli. Więc spróbujemy złapać Brytyjczyków w kociołek. Ryzykowny, bo będziemy bez portów się dropić, ale spróbujemy. Lot Rudolfa Hessa, interesujące. Wiecie, w czym jest, co jest też interesujące? Że chłop mi prawie zatopił tę dywizję. Niezrobienie destroyerów eskortowych, które polowało na uboty, to był duży, duży błąd. Był bardzo duży błąd. Oraz niezapełnienie magazynów paliwa przed wojną, czyli na przykład kupienie wszystkiego, co było do Ameryki. Tylko przed wojną tuż, żeby magazyny zapełnić, to też był błąd. Latajcie tutaj, może uratujecie tę dywizję. Bo ten desant by już musiał lecieć. Jak zając królikowi, tak królik zającowi. Brytyjczycy topią nas ubotami, to my też zaczniemy topić ich ubotami. Mordziu. Że tak powiem, unikaj starcia. Unikaj starcia, jakby co, to możecie szybko ewakuować się, bo wy tylko polujecie na wolne transportowce brytyjskie. Kurde, dużo błędów, a teraz nie doceniłem troszeczkę naszej ofensywy, bo mogliśmy faktycznie te desanty wcześniej przygotować. Ja nie wiedziałem, że my się będziemy przebijać pod tym Tobrukiem. Dostaniesz lepszego Sea Wolfa i potem jeszcze lepszego Sea Wolfa. Jakby ci starczyło, to byśmy chcieli tego cichego łowca. On jest chyba lepszy, bo generalnie walka ubotami, a tutaj zwłaszcza, bo tutaj uboty też upgrade'ujesz w niesamowity sposób, możesz rozwijać. Polega głównie na tym, żeby unikać wykrycia przez okręty eskortowe oponenta. Dlatego ta widoczność jest mega ważna. No, na razie sobie tutaj weźmiemy wetranka, bo tutaj mega fajne buściki. Te drzewka są też w Black Ice przebudowane. Kurde, jak ja się jaram tym Black Ice'em. Czemu my wcześniej w tego moda nigdy nie graliśmy? Mordeczko, będziesz po... Jezus, czemu mnie tyle topi? Co? Niderlandy mnie topią! Rozumisz? Convoy raiding i powiedzmy, oni muszą przepływać... no nie wiem, na przykład w tym regionie muszą przepływać, także skupcie się na tym. Bo tak czy siak nie ma, nie trzeba wszystkich portów łapać im, w sensie wszystkich obszarów, wystarczy jeden, przez który przepływają. I tutaj będziemy topić, a jak będzie tu flota wroga chciała, no to wrzucimy tutaj szybciutko bombowce morskie z naszych lotnisk. Co więcej, uwaga, wypływamy główną flotą. Wypływamy główną flotą, bo i tak musimy nią wypłynąć, a chłop mi masakruje nasze dywizje, które miały się desantować. Także robimy eskorta konwojów. Wrzuć tutaj i wrzuć tutaj. No i wy już walczycie. Na razie na pełnej agresji. Zobaczymy i na razie nie naprawiaj. Czy są samoloty na tych lotniskowcach? Widzę, że część samolotów z jednego lotniskowców poprzerzucali na wszystkie, żeby nie było tak, że niektóre lotniskowce stoją puste, tylko żeby na każdym lotniskowcu coś się działo. Ale tak, są samoloty na tych lotniskowcach. Etiopia skapitulowała i nas zostawiła, te dywizje zniknęły, no właśnie o to mi chodziło, czy jak oni skapitulują, czy to będzie nas boleć, myślałem, że te dywizje zostaną. Aha! Czekajcie, bo jest problem, tu zostały tylko nasze dywizje. A musimy... Czemu? Ej, może my zrestartujemy tą serię? Cholipka! Miało być inaczej, miało być bongo kelgijskie, a nawet nie ma Festung Mogadiszu. Spokojnie, my się obronimy w Somalii, tak? My się obronimy w Somalii, damy radę. Bo to nie jest tak, że my straciliśmy te dywizje, spokojnie. One po prostu skapitulowały, bo to byli etiopscy żołnierze i etiopscy żołnierze garnizonowali Mogadiszu. Mam nadzieję, że żaden Brytyjczyk teraz nie wpłynie szybko. My szybko to sobie poprzejmujemy z powrotem i będziemy się bronić. Bo musimy, nie wiem czy rozumiecie abstrakcję, ale my tu zajęliśmy dopiero dwie kratki. A musimy stąd, teraz naszym głównym celem jest dostać się tu, żeby wyciągnąć naszych z Etiopii. Tak, to jest cel tej kampanii.
i nie wymrzeć na surowce, ale mega mi się podoba ten patent i motyw, że musisz mieć żelazo, węgiel, żeby mieć stal. Mega dobre, mega dobre. I trzeba tym wszystkim zarządzać. Widzę, że mamy nagle nadmiar stali, czyli jakieś chyba okręty się wystawiły czy coś. Dobra, ale co, tutaj wam chyba podziękuję za uwagę. Takiego upadku w pierdzielu, soczystego, mokrego plaskacza na twarz się nie spodziewałem, jaki zaserwowała nam ta modyfikacja. Ale to dobrze, dobrze. W końcu jakieś ciekawe doświadczenie, experience od Herds of Iron 4. Mam nadzieję, że odcinek wam się też podobał jak zającowi. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali końca. Łapę górę, soczysty komentarz, że widzimy się jutro. Cześć, cześć.